wydaniu GM4 News Studio witają Was oraz Stasiaka oraz Klaudia Wrońska. Do wakacji pozostało tylko 264 dni. 7 października to Dzień Uśmiechu, w związku z czym przesyłamy wszystkim najszczersze uśmiechy. Zapraszamy do fotorelacji. Zapraszamy na wywiad z nowymi przedstawicielami samorządu uczniowskiego. Witam Was w GM4 TV. Dzisiaj wywiad z Karoliną Belką, przewodniczącą szkoły. Dobra, no to zaczynamy. Karolina, pierwsze pytanie, jak wrażenia po wygranej? Jak wrażenia? No jestem bardzo szczęśliwa, że tyle osób mi zaufało i już nie mogę doczekać spełnić moich obietnic i wszystkiego, co powoli już planujemy. Następne pytanie to, jaka obietnica została spełniona jako pierwsza, albo dopiero zostanie spełniona? Myślę, że to będzie Snapchat, że tak jak mówiłam, będzie więcej dni tematycznych, które no, będą zrealizowane. A jakie są Wasze, Twoje i Szymona dalsze plany na ten rok? Już były dwa zebrania samorządu szkolnego, na którym wspólnie ustalaliśmy, co byśmy chcieli zrobić, lecz na razie niech to pozostanie niespodzianką dla Was, dopóki pani dyrektor nie zatwierdzi tego, co będzie się działo. Okej, okay, i ostatnie pytanie to sprawa mundurków. Czy jak już wygrałaś, to masz zamiar coś z nimi w końcu zrobić? Czy nie wiem, czy na przykład kilka dni wolnych, albo jakaś taryfa ulgowa, zamiennik? Znaczy tak, pierwsze klasy już mają mundurki, czyli niestety już nie mamy szansy ich wycofać. Lecz, tak jak mówiłam na debacie, chciałabym, aby koszulki nasze szkolne z Józefem były jako też takie zamienniki mundurków. Okej, dziękuję Ci bardzo i miłego roku. Dzięki nawzajem. A przyda się. Jezu. Przypominamy, że 13 października odbędzie się ślubowanie klas pierwszych i dyskoteka. 14 października to Dzień Edukacji Narodowej, który jest również dniem wolnym. Ryba piskorz to jedna z najszybszych i najsprawniejszych ryb akwenów wodnych. Co wiemy dzięki naszej niezastąpionej pani Bojemskiej. Serdeczne pozdrowienia dla kółka biologicznego. Zapraszamy również na szkolnego Snapchata Kwórki oraz Instagrama. Link w opisie.
Niestety, piąty odcinek G4 News dobiega końca. Dziękujemy za uwagę, ale mamy jeszcze dla Was ciekawostkę. Ja nie mogę z tą rybą. To osobno. 3, 4. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zapraszamy za tydzień.